Koniec części siódmej. Nie trzeba być zbyt przenikliwym, by dostrzec w tej wystawce ostentacyjną demonstrację filozofii życia Samoańczyków: mało pracować, dużo odpoczywać. Czytam w jakiejś broszurze szczere wyznanie: życie samoańskie jest tradycyjne i nieśpieszne. Samoańczyk jest człowiekiem dumnym i zadowala się skromnym dobytkiem. Jeżeli Samoańczyk ma zdrowe dzieci, dobrą i miłą żonę, własny dom, łódź, drzewa kokosowe, bananowe i parę prosiaków, jest wraz z rodziną Aigą. Na tyle mądry, aby wiedzieć, że należy do ludzi szczęśliwych. Z ciekawością wyspiarze przyjmują nowinki cywilizacji, ale pragną zachować jak najwięcej z przeszłości od trybu życia, obyczajów, architektury mieszkalnej, poczynając, aż po strukturę społeczną. Przykładem mogą być świątynie katolickie, protestanckie, mormońskie, tak, one są przeznaczone na modlitwę, ale mają też służyć działalności świeckiej, zwłaszcza w dalekich wsiach, gdzie przywódcy plemion i rodów Matai od lat stawali się kapłanami różnych wyznań. To wszystko prawda albo prawie prawda, bo jednak wapi, cywilizacja wpycha się wszędzie. Szczególnie chętnie połyka ziemię na ulicy nadbrzeżnej Beach Road i w śródmieściu. Drewniane jednopiętrowe i dwupiętrowe domy stoją ciasno obok siebie. Samochody tłoczą się na jezdni, warczą i trąbią. Cała substancja materialna stolicy skupiła się na wybrzeżu. Większość liczących się instytucji, urzędów, hoteli, restauracji, banków, dużych sklepów przytuliła się do zatoki i portu. Są jak opiłki przyciągnięte do magnesu. Reszta miasta jest pustawo parkowa, a fale czają się tuż przy głównym bulwarze. Znajdują się też w pobliżu rzeki Waisigano. Niektóre oferują noc lekturystom jest sielsko, malowniczo, rozkosznie. Prawda bywa jednak brutalna, tylko kilka procent mieszkańców korzysta z kanalizacji, nieliczni mają wodę w domu, ponieważ w domach fale jest tylko jedna izba, czyli jedna przestrzeń mieszkalna, więc nie ma kuchni i posiłki przygotowuje się na zewnątrz budynków, podobnie jak kilkaset lat temu w piekarnikach ziemnych umu. Długi spacer przez Apie nie jest specjalnie uciążliwy, bo nigdzie nie brakuje cienia. Rosną liczne drzewa, niektóre rozłożyste i wielkie, jak baniany, sławne figowce bengalskie, z których konarów wyrastają dodatkowe korzenie. Panuje parna gęsta cisza, jeżeli taka może być cisza. Są wysokie trawy, krzewy o dziwacznych kształtach, kwiaty. Idę przez łąki, gdzie tkwią altany, a w nich odpoczywają ludzie. Wielu otyłych mężczyzn o plecach błyszczących od potu. Czym oni się tak zmęczyli? Chyba leżeniem na werandach. Pozdrawiają mnie, nie unosząc się ze swoich mat, uśmiechają się serdecznie. Z którejś fale słyszę słowa wypowiadane najpiękniejszą astmą świata. Ochrypłym głosem Luisa Armstronga. Men, come in and rest. We have plenty of time. Come in, come in. Podziękowanie burcze pod nosem i tłumaczę się, nie mam czasu na odpoczynek, jestem umówiony. Umrzeć zawsze zdążysz. O, oh, come in, men, come in. Nim skończyłem spacer, zaliczyłem takich zaproszeń kilka. Ale to pierwsze wypowiedziane przez Armstronga z wyspy Upalu zapamiętam na zawsze i wielokrotnie później przypominałem z szacunkiem, jakbym cytował Arystotelesa. Robert Louis Stevenson, który tu przeżył ponad cztery lata i poznał tych ludzi doskonale, napisał kiedyś: Lepiej być leniwym niż martwym. Innym razem w liście do przyjaciela wyznał: Przybyłem tu tylko, żeby się zestarzeć i umrzeć. To jest wcale niezłe miejsce do tego celu. Pisarz zmarł na Samoa w 1894 roku i na zawsze pozostał wielką atrakcją wyspy. Jej maskotką, jak Gauguin na Tahiti, autor wyspy Skarbów i równie posępnej historii dr Jekyll and Mr. Hyde, wybrał na długi życiowy postój, który okazał się ostatnią na Ziemi stacją. Miejsce przytulne, życzliwe, psychicznie aseptyczne. Dano mu tutaj samoańskie imię Tuzitala Gawędziarz. Jego życiorys wkuwają dzieci w szkołach. W Wailmila, oddalonym o 4 kilometry od ulicy nadbrzeżnej, znajduje się dom, w którym mieszkał Stevenson, obecnie muzeum jego imienia. Niedawno jeszcze miał tu swoją rezydencję i biuro człowiek o tytule Głowa Państwa coś w rodzaju Króla, bo Samoa jest monarchią. Chief całej Samoa, najwyższy Matai. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem tutaj taksówką, głowa tutaj urzędowała, ale przebywała w api. Brama była szeroko otwarta, jedyny policjant wartownik poszedł na obiad, więc powoli objechaliśmy gazon, a ja mogłem podziwiać wspaniałe drzewa kwitnące hibiskusy i bougainville. Przy bramie widnieje tablica z fragmentem poematu napisanego przez Stevensona, którym wyraża on zachwyt dla tego kraju. Na grobie, w którym spoczywa pisarz wraz ze swoją żoną, Fanny, można odczytać autorskie epitafium. Pod szerokim rozgwieżdżonym niebem wykopcie mi grób i pozwólcie w nim lec. Grób znajduje się na wzgórzu Waea z którego rozpościera się piękny widok na apie i otoczenie. W pogrzebie wzięli udział plemienni czifowie, matajowie z całego kraju. Trumna z ciałem pisarza spoczęła na podłożu z korala i lawy, a sam grób został wyłożony czarnym kamieniem, co na Samoa należy do przywilejów królewskich. W przemówieniu nad grobem najwyższy czif, Tiumalefali Fano, stwierdził: Odszedł nasz ukochany, Tala. kamienie i ziemia płaczą. Pamięć po znakomitym Szkocie przetrwa długo wapi na wyspie Upolu, może i w 130 wioskach Samoa. Pamięć po Niemcach natomiast pozostanie w postaci rozjaśnionej skóry wielu samoańczyków i ich imion z Nadrenu i łaby, nadal jeszcze sporo tu jest Albertów, Wilhelmów, Helmutów ale to już odpływająca fala. Samoa ma podstawy, aby chwalić się, że tutaj znajduje się jedno z najliczniejszych w świecie skupisk polinezyjczyków czystej krwi. Pożegnałem taksówkarza i pieszo wracałem do hotelu. Szedłem znowu po łąkach wśród rozrzuconych wszędzie fale, radosnych okrzyków, serdecznego śmiechu. W jakimś obszernym domu odbywało się zebranie kilkudziesięciu mężczyzn, siedziało na matach, Ktoś leżał podparty na łokciu. Przeszedłem obok z należną atencją, ale byłem dostrzeżony. Pozdrowiono mnie. Hello, man, i be blessed. Pamiętałem o jednym z samoańskich przykazań: Nie jedź na koniu, na rowerze, nie idź pod otwartym parasolem w czasie fono publicznego zebrania fale. Człapałem z wysiłkiem i nie myślałem nawet o hulajnodze przyszło mi natomiast do głowy, że w samoańskim dekalogu zabrakło przestrogi, by nie wypełniać fale meblami i walizami, bo niszczy się wspaniałe relikty tradycji. Ale są i poważniejsze zmartwienia w żadnym zestawie przykazań, niewymieniane, ale żyjące w świadomości wielu Samoańczyków, ogromna większość ziemi jest tutaj własnością wspólną, uprawia się ją klanami rodzinnymi. Niedawno pozwolono na dzierżawę gruntów, z czego skorzystali liczni cudzoziemcy i co stanowi niebezpieczny wyłom w tradycji. Złośliwi mówią jednak Sami nie robią nic, a innym nie dają, Pracują tylko w piątki, poza tym odpoczywają. Na jakiejś łące, wśród brzęczących owadów, zaczepia mnie wyrostek. Pyta skąd jestem? Aha, z Europy. Kiedyś było u nas wielu Europejczyków, teraz są przeważnie Amerykanie. Oni są przecież w naszym pago-pago, a to 20 minut samolotem. Oglądamy ich telewizję, przyglądamy się turystom stamtąd. U nich liczy się tylko dolar. Przywożą nam marihuanę i kokę. Myślę czasem, że może najlepiej byłoby, gdybyśmy wrócili na gałęzie drzew. Później dowiaduje się, że chłopiec jest uczniem ostatniej klasy w Samoa College, jednej z lepszych szkół w kraju. Jest synem właściciela sklepu przy ulicy Nadbrzeżnej. Ma ambicje dalszej nauki. Owszem, chętnie śpiewa i gra na gitarze, ale widzi, co dzieje się dookoła niego. Notuje ważne stwierdzenie. Czym dalej od API, tym lepsze stosunki z dorosłymi, lepsze porozumienie dzieci z rodzicami. Przemierzam kępy tropikalnego lasu. Odpoczywam pod ogromnymi banianami, brnę przez łąki, idę brzegiem oceanu, gdzie liczne wąskie kładki prowadzą do szalecików z toaletami na wodzie. Ta wielce wątpliwa metoda utrzymywania higieny jest mi już dobrze znana z innych wysp Pacyfiku. Oficjalnie i chyba prawdziwe statystyki mówią, że analfabetyzm na wyspach Samoa nie istnieje, a zatem oświata sięgnęła najdalszej osady na najdalszej wysepce. Tylko obyczaje wydają się nie nadążać za kagankiem oświaty. Przykładem może być urocza polinezyjska wysepka w pobliżu upolu Manono dziwne miejsce, gdzie nie ma dróg, pojazdów mechanicznych, psów hałasów współczesności. Turystów ostrzega się lojalnie, że mogą się tam kąpać w krystalicznie czystej wodzie, ale tylko w ubraniu lub w spódniczkach lawa lawa. Pod wieczór należy słuchać, czy odzywa się dzwon na modlitwę. Jeżeli idzie się przez wieś, trzeba przystanąć, odczekać do następnych uderzeń dzwonu i dopiero wtedy kontynuować spacer. I żadnych cukierków, żadnych monet dla dzieci. Manono nie jest w archipelagu Samoa wyjątkiem. To prawdziwy polinezyjski skansen, który zaczyna się na granicach Api i obejmuje wszystkie wyspy. Niby wszyscy tu żyją na luzie i każdy robi co chce, lecz w istocie obowiązuje niepisany kodeks zachowań i obyczajów. W końcu wyraz tabu pochodzi z języka i ducha polinezyjskiego, oznacza święty, ale i przeklęty. To słowo ma związek z magią. Na Samoa jest wszechobecne, obowiązuje nawet w wylegujących się całymi dniami na trawie czy na werandzie fale. Niekoniecznie oznacza kategoryczny zakaz, jest raczej wskazówką w zakresie dobrego smaku. Pomimo osobowości wielu zwyczajów do śmiechu, Samoa nie jest już na pewno alamakotą zwierzęcia na brzechwy. To poważne państwo. Z rozwijającym się przemysłem turystycznym, coraz lepszą infrastrukturą, z nowym pokoleniem, które nie czeka na ordery, za łapanie komarów i za jazdę na hulajnodze. Jak pisał Rupert Brooke, Samoańczycy są najcudowniejszymi ludźmi na świecie, poruszają się i tańczą jak bogowie i boginie. Mam ochotę w to uwierzyć. Tonga w szczęśliwym królestwie. Nie sądziłem, że dotarciem do tego kraju będą aż takie trudności. Mikronezja może rozpieścić każdego, przeważnie witają tam cudzoziemca życzliwie, dają wizę na lotnisku, cieszą się, że ktoś chce ich odwiedzić i zostawić parę dolarów. Tymczasem Tonga leży w sercu Polinezji, między Fidżi, Samoa, Vanuatu, o podal Nowej Zelandii, ale ta właśnie kraina trochę nie wiedzieć dlaczego, nie należy do często odwiedzanych. O Tahiti czy nawet Fiji wie się na świecie sporo. Tonga pozostaje w cieniu, choć słońce świeci tu potężnie. Wygląda na to, że ani rządowi tego państwa, ani miłościwie panującemu królowi Tupou IV nie bardzo zależy na rozgłosie. Czy jest w tym coś z lęku, po epoce kolonializmu i penetracji wysp południowego Pacyfiku przez awanturników wszelakiej maści, być może, choć przecież królestwo Tonga należało do obszarów wyjątkowych, przez setki lat było niezauważane lub omijane przez większość przepływających obok uzbrojonych fregat, przez flibusitierów i rabusiów. A może właśnie dlatego, skoro udało się Wynigiwać od złych przypadków historii, trzeba kontynuować politykę przezorności i dystansu. Ofiarą tej polityki padłem ja. Po prostu nie chciano mnie do Królestwa Tonga wpuścić Być może nie dotarła tam jeszcze informacja Że Polska przestała być państwem komunistycznym Podobno na odleglejszych tonkijskich wyspach Wiadomość o końcu II wojny światowej Jeszcze w początkach lat pięćdziesiątych Była podawana w wątpliwość Ze mną było tak Wysoki komisarz Królestwa Tonga w Londynie Poinformował mnie, że wizy turystyczne do jego kraju Wydawane są po przylocie na lotnisko w Nuku'alofa, stolicy państwa. Przedstawiciele Royal Tongan Airlines na Fidżi odmówili jednak wzięcia mnie na pokład z powodu braku wizy. Wykonałem telefon do australijskiego przyjaciela doktora Mirka Kuczyńskiego, z którym umówiliśmy się na spotkanie w królestwie, a on tam już czekał. Poprosił mnie, abym natychmiast wysłał faks. Do ministra policji tego kraju, pana Clive Edwardsa. Odpowiedź przyszła natychmiast. Minister, skądinąd potomek w prostej linii, jednego z członków załogi statku Bounty, ubolewa, że grzecznie odmawia. Oświadcza, że o moim wyjeździe musi decydować gabinet ministrów, a ten zbiera się dopiero za tydzień. Ponowny telefon do Nuku Alofy. Ponowna rozmowa z przyjacielem i jego zalecenie. Wyślij natychmiast drugi faks, zaproponuj oddanie posiadanego sprzętu, a przede wszystkim kamery, do dyspozycji na lotnisku, zapewnij, że będziesz zwykłym turystą. Faks o nowej treści odszedł. Przyjaciel podziałał coś na miejscu z pomocą lokalnych możnych, z którymi był blisko od lat. Zdarzało się zresztą, że i samego monarchę wspierał lekarskimi radami. Pół godziny przed odlotem nadszedł faks, ze zgodą pana ministra policji na moje lądowanie w królestwie Tonga. Pozostała już tylko sprawa depozytu, ale tego na szczęście nie potraktowano zbyt rygorystycznie. Ta pierwsza w moim życiu korespondencja z ministrem policji nastroiła mnie ciepło do wyspiarskiego państwa. Informacja, że o moim wyjeździe miał decydować gabinet ministrów, szalenie mi pochlebiła. Tak, Tonga nie musi być światową potęgą, ale od razu budzi sympatię. A wiedziałem, że liczy ona nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli tyle co jedna mniejsza dzielnica Warszawy, że żyje się tu na 170 wyspach, rozrzuconych na 362 tysiące kilometrów kwadratowych oceanu. O królestwie Tonga często słyszy się uwagi wypowiadane w tonie żartobliwym, lekceważącym, a nawet złośliwym. Ten polinezyjski krajik na obrzeżach świata jest i to wydaje się ludziom najzabawniejsze monarchią. Sam monarcha, król Taufachu Tupou IV, jest bardzo gruby i bodaj dlatego utożsamia się go z klasycznym kacykiem egzotycznego plemienia. Oczytani w literaturze typu London Twain Stevenson są skłonni nadal uważać ludy zamieszkujące wyspy południowego Pacyfiku za kanibalskie. Są jeszcze tacy, co w ogóle nie wierzą w istnienie prawdziwego królestwa Tonga. Zawsze zagadkowa była zbieżność mitu pochodzenia Tongi i Czyków z Inkami. Wszak oba królestwa narodziły się dzięki zejściu na ziemię słonecznego bóstwa. Tytuł Królewski monarchów tongijskich brzmi Tui Tonga, co oznacza związek boga słońca Tangaloa z piękną ziemianką Ilahewa. Owocem ich uczuć był Ahoeitu, pierwszy z dynastii Tuis-Uf. I pomyśleć, że przed moim odlotem na Pacyfik jeden z przyjaciół zdziwił się. Wszystko mogę zrozumieć, ale że ci się chce odwiedzać jakieś Tonga? Słuchaj, tam nic się nie dzieje. Nie muszę dodawać, jak bardzo zaostrzyło to mój apetyt na wizytę w dziwnym archipelagu. Są jeszcze szczęśliwe kraje, gdzie nic się nie dzieje. Już pierwszego dnia mojego pobytu na Tonga, ktoś miejscowy z dumą mnie informuje, że znalazłem się w najstarszej obecnie monarchii na świecie. Jeżeli nawet ów informator nie był zanadto precyzyjny, warto wiedzieć, że panująca dynastia Tupou. Pojawiła się na archipelagu już w 1845 roku. Istnieje sporo materiałów historycznych, które dokumentują przeszłość tego kraju. Tyle, że ta przeszłość, legendarna i dość mglista, skończyła się prawie wczoraj. Nasza polska prehistoria dobiegła końca u schyłku pierwszego milenium. Nowoczesne dzieje tonga zaczęły się dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Wtedy na archipelag. Przybywali chrześcijańscy misjonarze, których tubylcy witali przyjaźnie, częstując ich lokalnymi smakołykami, a na każdym przyjęciu głównym daniem było ludzkie mięso Misjonarze trudzili się wiele lat, by podważyć sens tradycyjnego menu – tongijczyków, ale nie proponowali im niestety substytutu źródeł proteiny Tongijczycy twierdzą, że już w 950 roku naszej ery cieszyli się niepodległością pod Berłem, chyba Maczugą, monarchów. Wiadomo, że w XVIII wieku dookoła wysp Tonga zaczęli się plątać europejscy żeglarze, Holendrzy, w tym Abel Tasman i Anglicy. Pierwszych odkrywczych lądowań dokonał James Cook w 1777 roku, nawiązując ciepłe kontakty z Tongijczykami. Kilka dni po przybyciu do Nuku'alofy, stolicy państwa, miałem okazję dotrzeć do niezwykłego miejsca na wyspie Tongetapu, gdzie Kuk spotkał się i zawarł przyjaźń z królem Fatafehi, Paulaho, uważanym za trzydziestego króla Tui Tonga. Kapitan Kuk nazwał Tonga wyspami przyjaznymi i nie przyjmował się praktykowanymi tutaj ludożerstwami. Miejsce jego trzeciego lądowania jest oznaczone specjalną tablicą. Obok niej widnieje jeszcze jedna upamiętniająca wizytę królowej Elżbiety II. Udało mi się także zobaczyć wykopaliska z 1200 roku. Grobowiec króla Tonga z XVI wieku Paepao. Wreszcie tak zwany Trilton w Hamonga potężną bramę ze skamieniałych korali, przypominającą angielskie Stonehenge. Nieco dalej stoi kamienny tron, na którym w XIII wieku zasiadł ponoć XI król Tonga Tui Tau Tui. To było zanurzenie w głęboką przeszłość. Ta bliższa, już udokumentowana, powiada, że w 1845 roku król George Tupou I Zjednoczył archipelag, a w 1875. nadał państwu obowiązującą do dzisiaj konstytucję. I dopiero ten fakt wolno uważać za absolutnie pewny, a więc historyczny. Współczesność jest prawie tak niezwykła jak przeszłość. Duże przeżycie to spędzenie na wyspach Tonga niedzieli. Wszystkie Czyli nader nieliczne przewodniki po tym kraju ostrzegają przybyszów przed niedzielą. Pamiętam taką niedzielę, kiedy rano opuściłem mój hotel o nazwie Dateline, pięknie położony przy bulwarze Wuna nad brzegiem oceanu, i poszedłem przez miasto w kierunku kościoła metodystów, gdzie na nabożeństwie miał być obecny król we własnej osobie. Przejście stolicy z jednego końca na drugi nie było zbyt fatygujące. Trwało około 10 minut. Największe miasto wyspy Tangatapu i całego archipelagu jest raczej dużą wioską. Liczy około 40 tysięcy mieszkańców, zajmujących kilkaset parterowych i piętrowych drewniaków. Radzimin to jeszcze nie jest, ale za to port lotniczy V-Motu, nastraja sielsko, przypomina warszawskie Okęcie sprzed trzydziestu lat. Co nie przeszkadza, że lądują na nim duże odrzutowce kilku linii, w tym Air New Zealand, superpotęgi na niebie południowego Pacyfiku. Ulice pustawe, czyściutkie, żadnego żebraka, żadnych natrętów, czasem jakaś zabłąkana świnka na jezdni. Dotarłem do świątyni metodystów, przed którą stał już królewski autobusik pod narodową flagą i kręciło się kilku panów o powszechnie rozpoznawalnych obowiązkach widoczne spod bluz pistolety kontrastowały nieco ze spódniczkami lawa lawa, które nosili. Damy uzbrojone po zęby, pomyślałem. Wnętrze kościoła było wypełnione po brzegi. Król w towarzystwie premiera, spikera parlamentu i kilku dygnitarzy siedział po lewej stronie ołtarza, w należytej od pozostałych notabli odległości. Potężna postać, pochylona głowa, ciemne okulary. Monarcha był pogrążony w lekturze, chyba modlitewnika, a może po prostu zażywał drzemki. Rozmodlony wydaje się także tłum w kościele. Zmiotło tu chyba wszystkich mieszkańców Nukualofy. Nic dziwnego, że kiedy szedłem przez wieś, przepraszam, przez stolicę, była jak wymarła. Niedziela. Tego dnia Tonga nie funkcjonuje. Konstytucja kategorycznie postanawia, że niedziela jest na zawsze dniem świętym. Należy wtedy wyłącznie spać, odpoczywać, odżywiać się w domach, bo restauracje są zamknięte na głucho. Odwiedzać przyjaciół no i uczęszczać do kościoła, w miarę możliwości dwukrotnie rano i wieczorem. Żadna zawarta w niedzielę umowa nie ma mocy prawnej, jakakolwiek praca jest wzbroniona. Nie wolno uprawiać żadnej gry, także w piłkę nożną, na otwartym powietrzu. Nie należy Boże Broń pływać w oceanie. Jazda samochodem, także taksówką, wymaga specjalnego zezwolenia. Samolotem, nawet należącym do Air New Zealand. Nie wolno startować i lądować. Kto złamie którykolwiek z przepisów, płaci karę do dziesięciu panga, czyli około siedmiu dolarów, lub czekają go trzy miesiące ciężkich robót. Nisko wyceniana jest praca na Tongo. Długo czekałem na wyjście ogromnego króla z kościoła. W końcu pojawił się w bocznych drzwiach. Szedł ciężko, o kulach, stracił sześćdziesiąt kilogramów. Z blisko dwustu i zapewne czuje się słaby. Wsiadł do królewskiego wana o zaciemnionych szybach z niewielką pomocą i odjechał do pobliskiego pałacu w minimalnej asyście policji. Przypominam sobie barwne opowieści Krzysztofa Starzyńskiego, zmarłego niedawno bratanka, prezydenta Stefana Starzyńskiego, który pracował jakiś czas na tonga tapu. Jak to jego warsztat po raz pierwszy na wyspie skonstruował mały autobus którym postanowił przejechać się monarcha, jak wtedy przed pałacem kilku silnych chłopów wpychało dostojne ciało przez drzwi samochodu, wówczas, wspomina Starzyński, zdumieni mieszkańcy Nakualofy po raz pierwszy widzieli swojego monarchę jadącego ulicami autobusem. Tonga to kraj feudalny, rządzony autokratycznie, przez 83-letniego króla i 33 notabli, których wspiera tajna rada, czyli premier i czterech ministrów, w tym mój korespondencyjny znajomy, minister policji. Jest jeszcze parlament, dziewięciu mianowanych przez króla notabli, siedmiu członków rozszerzonego gabinetu ministrów i dziewięciu posłów wybranych przez ludność. Aż dziewięciu. Spaceruję później dookoła drewnianego pałacu króla. Dokładnie taki sam budynek mógłby stać w naszym Nałęczowie lub Konstancinie. Pałacyk w stylu wiktoriańskim, wykonano w 1867 roku z prefabrykatów przygotowanych w Nowej Zelandii. Budulcem była sosna z wyspy Norfolk. Ten symbol Tonga stoi tuż nad oceanem. Na jego głównej wieży powiewa dumnie czerwona flaga z czerwonym krzyżem na białym tle w lewym górnym rogu. Za drucianą siatką poczłapuje spora liczba gęsi, gęgają bez entuzjazmu. Może pewnego dnia odezwą się głośniej, jak gęsi kapitolińskie, gdyby na siedzibę monarchy miało spaść nagłe niebezpieczeństwo. Specjalnego zagrożenia na horyzoncie jednak na razie nie widać. Panuje idealny, świąteczny spokój. Nad głową latają motyle, buczą trzmiele. Dyskretnie pomrukuje morze. Powietrze ma temperaturę i czystość, które organizm ludzki uwielbia. Gdzieś w perspektywie ulicy idzie kobieta z wózkiem, z drugiej strony nadjeżdża roześmiany chłopiec na rowerze. Nie słychać szczekania psów, które jeszcze wczoraj jazgotały. Widać, one także szanują niedzielę. Ci, co znają wielki młyn niedzieli na Orli umieliby ocenić raj na Tonga Tapu. Po rozmaitych zawirowaniach w historii Tonga, walk międzyplemiennych, wojen z Fidżi, wojnie domowej, różnych awanturach z europejskimi odkrywcami i rozbójnikami, nastąpił, trwający do dzisiaj, czas pokoju. Czy to w ogóle możliwe? Na tym najpiękniejszym ze światów, gdzie niemal w każdej sekundzie ktoś walczy i cierpi, ktoś kogoś zabija, ktoś rzuca bomby w tłum. Tonga, choć omijana przez większe fale turystów, nieleżąca na głównych szlakach komunikacyjnych, mało atrakcyjna dla biznesmenów, znajduje się jednak na tej planecie i nie jest całkowicie wolna od problemów gnębiących ludzkość. Wielu mieszkańców archipelagu tongijskiego wywędrowało w świat w poszukiwaniu lepszego życia. I oto teraz wracają z zagranicy niektórzy wykształceni na wyspach działa tylko jedna wyższa uczelnia Atenisi Institute, gdzie najważniejszym wydziałem jest filozofia. Inni wracają z pieniędzmi, niemal wszyscy zainfekowani ideami demokracji i postępu. To oni coraz natarczywiej domagają się zmian społecznych i politycznych. Wielki niepokój rządzącej arystokracji wywołały kilkutysięczne demonstracje uliczne w Alofie. Protestujący nawoływali do ograniczenia przywilejów członków 33 rodzin. Wyłonieni spośród nich ministrowie pełnią funkcję dożywotnio. Domagano się również zaprzestania sprzedaży cudzoziemcom paszportów tongijskich, które po 10 tysięcy i 20 tysięcy dolarów wydano przed niewielu laty, 426 osobom, w tym Imeldzie, Marcos i jej dzieciom. Tonga jest jedynym państwem południowego Pacyfiku, które nigdy nie zostało skolonizowane. Były złe zamiary Holendrów i Niemców, ale nic z tego nie wyszło. Aż do 1970 roku opiekowali się Tonga Anglicy. Był to wynik traktatu, jaki zawarto w końcu XIX wieku i choć Londyn przez jakiś czas decydował o sprawach zagranicznych wyspiarskiego państwa, to przecież nigdy nie sięgnął po pełnię władzy. Tonga jest teraz członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów jako w pełni suwerenne i niepodległe państwo. Do dzisiaj wspomina się matkę obecnego monarchy królową Salotę która wzięła udział w koronacji Elżbiety II i wtedy dużo o niej mówiono, ponieważ Tongijka przerastała o głowę wszystkich innych uczestników uroczystości. Salote cieszyła się wielką popularnością na wyspach i dziś jedna z głównych ulic Nukualofy nosi jej imię. W pobliżu mojego miejsca postoju owego International Dateline Hotel znajduje się główny port. Stamtąd można udać się promem na jedną z trzydziestu sześciu zamieszkanych wysp archipelagu. Płynie się przeważnie w warunkach powiedzmy średniego komfortu karaluchy, szczury przez długie godziny, a nawet całe dni. Życie na zagubionych w oceanie okruszynach lądu jest w stosunku do tonga tapu cofnięciem się o stulecie. Kto chce się tam wybrać, musi zabrać ze sobą pełny ekwipunek, wszystko, co jest mu niezbędne i prezenty dla tubylców. Wyspy i laguny są przeważnie płaskie jak naleśniki, porośnięte palmowymi gajami. Tylko grupa wysp Hapai wyrasta do 1109 metrów nad powierzchnią oceanu, tam też wznoszą się wulkany, w tym aktywny Tofua. Z czego żyją poddani króla Tu'pou IV? Ci mieszkający na dalekich wyspach bo na Tonga Tapu, wnuku Alofie, istnieją małe warsztaty, fabryczki oleju palmowego, mebli, papieru, artykułów sportowych, nieśmiało rozwijają się placówki turystyczne. W stolicy działają urzędy, agencje, szkoły, jest międzynarodowe lotnisko, a na innych wyspach, w grupie Wawa lub Niuas, tam na pytanie z czego się żyje, odpowiedziano by zapewne, co mnie się przydarzyło, przecież ryba. Jest zawsze. Poza aferą ze sprzedażą tongijskich paszportów trafiło się w tym kraju kilka innych prób dużego i niezbyt czystego zarobku. W 1988 roku paru dygnitarzy z Tonga pertraktowało ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie składowania na archipelagu odpadków nuklearnych. A w 1990 roku zużytych opon samochodowych w liczbie 80 milionów, czyli 80 tysięcy na głowę mieszkańca. Nie są to klęski w krajach trzeciego świata wyjątkowe. Tonga należy do skromnych raczej adeptów sztuki korupcji i grabienia obywateli własnego państwa. Jakaś aferka być może wisi w powietrzu, istnieje natomiast absolutna pewność, że na głowy mieszkańców wcześniej czy później spadnie katastrofa żywiołowa. Specjalnością tego rejonu są huragany i cyklony. Krzysztof Starzyński z przejęciem opowiadał mi o huraganach, jakie tutaj przeżył. Doskonale pamięta uderzenie cyklonu Izaak, który nawiedził archipelag w 1982 roku. Kiedy ogłoszono alarm, wszyscy zabezpieczali okna deskami, ludzie przenosili się wraz z podręcznym dobytkiem w głąb wyspy, inni gromadzili się w kościołach, modląc się i śpiewając nabożne pieśni. Później zamilkła radiostacja, zgasło światło, zamilkły telefony. Bezsenną noc mieszkańcy spędzili przy lampach naftowych. Siła wiatru dochodziła do 240 km na godzinę. Z nieba waliły prawdziwe wodospady. Ulice zamieniały się w bystre rzeki prawie pełną dobę. Izak szalał nad Tonga Tapu i innymi wyspami Tonga. Były ofiary w ludziach. Po ustąpieniu wody drogi były pełne błota i gałęzi drzew. Król poprosił wtedy Nową Zelandię o pomoc. Przedtem i potem galopowały przez archipelag wysp Tonga inne cyklony i huragany, dachy i ściany domów fruwały wtedy nad wioskami jak eskadry samolotów. Ale w Alofie nie ma dzisiaj najmniejszego zefirku. Biały piasek na plaży i turkusowa woda oceanu, równocześnie zaś potężne słońce nakazują mi zdjąć koszulę. Przysiadam na murku opodal hotelu. W pewnej chwili zatrzymuje się przede mną samochód policyjny. Dwóch panów w spódniczkach, lawa lawa, spogląda na mnie jak na przybysza z kosmosu i uprzejmie zapytuje, czy wiem, że nagość jest wzbroniona. Mówią, że powinienem natychmiast wciągnąć koszulę. Boże. O takim tabu jeszcze nie słyszałem, ale znam zasadę, że nikt nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa. Policjanci salutują, przykładając dłonie do kapeluszy i odjeżdżają z nadzieją, na spotkanie następnego przestępcy. Może pojadą do Kolowai, gdzie stale unoszą się chmury ogromnych nietoperzy i zauważą kogoś polującego na te strasznawe stworzenia. Polować na nie wolno, ale tylko jeżeli myśliwy należy do królewskiego rodu. Nie ma natomiast na tonga, żadnego zakazu zabijania wielorybów, pod warunkiem, że dokonuje się tego z małych łodzi za pomocą harpuna, co podobno jest trudną sztuką. No tak, ale policjanci poruszają się samochodem, i powierzchnia oceanu nie należy do terenu ich operacji. Od kilku dni radio Kokos, czyli przekazywana z ust do ust plotka, Niezrównane narzędzie informacji na całym Pacyfiku donosi o wydarzeniach w królewskiej rodzinie i po raz tysięczny twierdzi, że następca tronu książę Tupouta nie ma najmniejszej ochoty zasiadać na tronie. Szczęśliwe Królestwo, jeżeli istnieje jedynie dzięki niedopatrzeniu historii. Chwała historii. Fiji. Oni mają pamięć słonia. Poznanie Fidzi zawdzięczam Krzysztofowi Starzyńskiemu, który spędził w tym kraju wiele najlepszych lat swojego życia i wiedział o nim wszystko. Prawie natychmiast po wylądowaniu w Suwie, stolicy państwa, zameldowałem się u niego i poznałem całą jego polsko fidżyjską rodzinę. Krzysztof, bratanek prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego, znalazł się w tym odległym miejscu świata za sprawą dziwnych zwrotów historii, o czym za chwilę. Krzysztof wprowadził mnie w sprawy dziejów archipelagu, gęsto przetykając opowieść anegdotami z własnego życia. Mówiąc najkrócej, osiadł w Suwie, zakochał się w Fidżice, ożenił, spłodził troje kolorowych dzieci, ale pozostał Polakiem. Nie przeszkadzało mu to doskonale poznać spraw egzotycznego kraju. A poznał je na własnej skórze, kiedy już zadomowił się na wyspie, zaczął pracować w banku i postanowił ożenić się z fidżijską dziewczyną. Brytyjskie władze kolonialne i biała elita wyśmiały go, potem potępiły i zbojkotowały. A kiedy skorzystał z zaproszenia ówczesnego gubernatora i przybył na jego przyjęcie z Lucy, swoją młodą żoną, ubraną w strój narodowy, biali goście udawali, że go nie znają. Odwracali się doń plecami. Sama Lucy opowiadała mi, że bała się w tamtym czasie wchodzić do restauracji, gdzie jadali Europejczycy. Hitler uśmiechał się wtedy z zagrobu, wtrącił Krzysztof. Dwukrotnie jeszcze byłem później na Fidżi. Za każdym razem patrzyłem na ten kraj przez pryzmat doświadczeń starzyńskich. Była to dobra miara przemian, jakie w ciągu niewielu lat zaszły w tym rejonie świata, najpierw opanowanym przez rozmaitych lokalnych troglodytów, a następnie przez bezwzględnych wyzyskiwaczy o białej skórze. Prawie wczoraj, bo zaledwie w ubiegłym stuleciu, królestwo Fidżi. Słynęło z ludożerstwa. Uprawiali je z dużym zamiłowaniem także ówcześni monarchowie. Potem działy się rozmaite rzeczy dziwne. Często dochodziło do wydarzeń gwałtownych. Zmieniał się skład ludnościowy kraju. Trwała walka o władzę. Tak naprawdę trwa do dzisiaj. Obecne poważne bądź co bądź państwo składa się z 360 wysp rozrzuconych na obszarze. 500 tysięcy kilometrów kwadratowych południowego Pacyfiku, na wielu oddalonych od głównej wyspy Viti Lewu, o kruchach ziemi biegnie życie, o którym rząd w Suwie nie zawsze wszystko wie. Kilkakrotnie na Fidżi wspominałem słowa Jacka Londona z jego opowieści Mórz Południowych o balsamicznym westchnieniu świata pogrążonego w słodkiej drzemce, o rozkosznym rytmicznym oddychaniu tej ziemi. Miałem okazję do odwiedzenia świętej wyspy Mbału, gdzie dojechałem za specjalnym zezwoleniem ministra do spraw ludności figijskiej, ratu Georgia Takombała, Naturalnie z pomocą Krzysztofa. Tam wśród kipiącej zieleni i balsamicznych westchnień dotarła do mnie prawda o nieodległej historii archipelagu. W przyciemnionym wnętrzu budynku Watani tsuake, w miejscu spotkań starszyzny plemiennej, na matach z liści Pandanu, pod portretami wodzów Mbału i całego kraju, wprowadzano mnie w tajemnice. Dziś nie są to już żadne sekrety, to są tajemnice przeszłości. Tak więc w połowie XIX wieku, kiedy na Mbału zwożono setki jeńców, wyspą rządził wódz ratu Takombału przodek późniejszego ministra, postrach archipelagu, organizator wypraw łupieszczych. Taką bału, podobnie jak jego ojciec, straszliwy Tanoa, był kanibalem. Osobiście roztrzaskiwał głowy niewolników ogromną maczugą. Na sąsiedniej Witi Lewu i innych wyspach stale było słychać dudnienie bębnów lali, wzywających mieszkańców na ludożercze uczty. Przed jedną z nich Zabito 200 ofiar. Piece kanibalów podobno nigdy nie wygasały. W 1871 roku taką bałę po przyjęciu chrztu, zniesieniu ludożerstwa i wprowadzeniu zakazu duszenia wdów, a także licznych podbojach kolejnych wysp, proklamował się królem Fidżi. Polski pisarz i globtroter. Sygurt Wiśniowski był naocznym świadkiem tego spektaklu i opisał uroczystość w książce Koronacja króla wysp Fiji. Wznowił tę książkę w 1953 roku czytelnik. Stąd wiemy, że król był już wtedy stary, ale nadal silny, potężnie zbudowany. W czasie jego panowania ludożerstwo ciągle kwitło. Państwo pełne zaś było pryszków. I oszustów, lumpów i pijaków. Natychmiast po chrzcie król napadł na sąsiadów z półwyspu Kamba. Występował teraz w charakterze rycerza krzyżowego, niosącego w lud świętą wiarę. Wkrótce stał się panem całej zachodniej części archipelagu. W obawie przed Tongijczykami monarcha postanowił przyciągać do siebie ludzi z Europy. Wkrótce na wyspie Owalału. Powstała ich osada, wielka spelunka białych mentów społecznych. Dziś miasto Lewuka. W otoczeniu króla znalazło się też mnóstwo kryminalistów z Australii, zbójów i oszustów. Premierem Fidżi, doradcą króla był Amerykanin o nazwisku Barton. To on zaprosił Wiśniowskiego na ceremonię koronacji Takombała. Finał krwawych afer Fidżyjskiego władcy... Nastąpił w 1874 roku, kiedy to monarcha zdecydował się na zaproponowanie Wielkiej Brytanii objęcia protektoratu nad archipelagiem. Taką bału ofiarował wówczas królowej wiktorii swoją wysłużoną maczugę, a ona ponoć długo wzdragała się z przyjęciem narzędzia kata. To wszystko opowiedziano mi w siedzibie starszyzny na świętej wyspie bału. Poczęstowano mnie również jadłem i napitkiem. Na szczęście, menu zostało od czasów króla ludożercy gruntownie odmienione. Obejrzałem wszystkie kanibalskie pamiątki, pomny przestrogi, aby nie zbliżać się do ogromnego drewnianego słupa, pod którym pochowano potwornego ludożercę Tanoa. Czyżby obawiano się, że czcigodny pradziadek wstanie z grobu i dobierze się do mnie? Teraz po latach jeżdżę znowu po Fidżi, po głównej wyspie Viti Levu, miastach Suwa i Nadi, które mało się odmieniły. Odwiedzam małe wyspy, obiekty raczej turystyczne, wyspę Skarbów i wyspę Włóczęgów. Płynę w górę rzekami. Ponownie stwierdzam, że cały ten świat wciąż jest zanurzony w gęstej pianie tropikalnej zieleni. Wiele działo się w ciągu lat mojej nieobecności na Fidżi. Jeszcze dwa razy w historii doszło do wielkiego starcia głównych grup etnicznych Hindusów i Fidzyjczyków. Były to wydarzenia dramatyczne, generalna próba sił, która ku powszechnemu zdumieniu przebiegła niemal bezkrwawo. W 1987 roku, a więc 17 lat po uzyskaniu niepodległości, w państwie przodującej demokracji na Pacyfiku wojskowy zamach stanu zmiótł legalnie wybrany rząd. Hindusa Timosi Bawandry i władzę objął fidzyjski pułkownik Siti Rabuka. Fidzi proklamowało się republiką. Nowa konstytucja, ogłoszona w 1992 roku, wyraźnie faworyzowała Fidzyjczyków, gwarantowała im stanowiska prezydenta, premiera i ministra policji. W jednoizbowym w 71-osobowym parlamencie 36 miejsc przyznano Fidżijczykom. Wniesione siedem lat później poprawki do konstytucji korygowały wyraźne niesprawiedliwości. W tym miejscu czas wyjaśnić istotę sporów na Wyspach. Na ludność kraju składają się niemal porówno Fidżijczycy i Hindusi. Skąd Hindusi w Melanezji? To Anglicy sprowadzali tu robotników na plantacje, początkowo na pięcioletnie kontrakty. W 1916 roku było już na wyspach 60 tysięcy kulisów. Oni sami mówili wtedy o życiu w fidzijskim piekle. Powiada się niekiedy o zachwianiu równowagi w przyrodzie i ekologii, bo gdzieś wybito zwierzęta czy zniszczono owady, gdzie indziej sprowadzono nieznane tam dotąd gatunki roślin czy płazów. Rezultaty tych działań często są fatalne. Podobnie stało się na Fidżi i nie tylko tutaj, gdzie doprowadzono do niebezpiecznego eksperymentu zmieszania ludności, a więc zderzenia ras, kultur, religii i obyczajów. Ponieważ z czasem doszło do idealnego niemal ilościowego zrównania dwóch grup etnicznych, konflikt był nieunikniony. Fidżyjczycy uważali się zawsze i chyba nie bez racji za właścicieli i gospodarzy archipelagu. Hindusi byli przekonani, że wnieśli tu wielkie wartości swojej kultury i zaprezentowali etos pracy. Fidżyjczycy udowodnili, że są świetnymi żołnierzami i lojalnym aliantem Anglików. W 1942 roku, walcząc przeciwko Japończykom na wyspach Salomona, i następnie w bojach na Malajach kiedy to ich batalion otrzymał wiele odznaczeń za męstwo znacznie później w epoce Sadama Husajna fidżijscy żołnierze pojawili się także w Iraku w dywizji wielonarodowej pod polskim dowództwem hindusi zaakceptowali polityczne status quo państwo skoncentrowało się na rozwiązywaniu trudności gospodarczych bezrobocie sięgało 30% na zwalczaniu rosnącej przestępczości, na rozwoju infrastruktury i turystyki. Na trzech i półsetkach wulkanicznych wysp zapanował duch pokoju i tolerancji. Jak wiemy, nie na zawsze raz po raz słyszymy o kolejnych awanturach i walkach o władzę. Nikt dziś na fidżi nie boi się ludożerców, choć tamte piękne czasy wspomina się bez kompleksów. Także w oficjalnych wydawnictwach. Jeżeli już mowa o lęku, to jest on udziałem turystów, wielokrotnie przymuszanych do picia tutejszego rytualnego napoju zwanego Jakłona lub Kawa. Napój gorzki, mulisty, wyciskany w podejrzanie czarnych dłoniach ze zmielonych korzeni rośliny Piper metysticum, należącej do rodziny pieprzowatych. Jak wiemy, Fidżi nie ma monopolu na ten napój, lekko oszałamiać się lubią i inni wyspiarze na Pacyfiku. W położonej w głębi wyspy Viti Lewu, dżunglowej wiosce Namuamoa, nad rzeką Nawuła, spytano mnie, to volea mada, czyli czy spróbujesz? I podsunięto pełną mętnego płynu skorupę kokosa, ledwie liznąłem a i tak język mi zdrętwiał. Jakone pije się jak u nas czystą wyborową. Zbiorowe popijawy sprzyjają kontaktom towarzyskim, są okazją do wymiany ploteczek. Znamy to z własnego podwórka. Inną popisową imprezą Fiji jest firewalking, chodzenie po ogniu. Tu niespodziewanie Fijijczycy i Hindusi mają wspólne ogniowe obyczaje – Tyle, że Fidżijczycy mistrzami są ludzie ze szczepu Sawału z wyspy Mbega. Fidżijczycy boso stąpają po rozgrzanych kamieniach, a Hindusi po żarzących się szczapach węgla drzewnego. Turystów zachęca się do spaceru po ogniu. Trafiają się oszołomy z różnym skutkiem, czasem ciężkimi oparzeniami, podejmujący heroiczne próby. Na Fidżijskich wyspach, z których wiele to malownicze atole, owe obważanki z wodą, czyli laguną w środku, mieszkańcy tego kraju żyją na ogół bez trosko. Owoców, warzyw i ryb nie brakuje, i tylko konieczność płacenia rachunków za elektryczność, jeżeli akurat do nich dociera, za bilet na prom, jeśli z niego korzystają, lub za lekarstwo, jeśli nie ograniczają się do medycyny ludowej. Tylko to zakłóca ich sielankę. I choć wszyscy żyją z uśmiechem na ustach, co każe podejrzewać, że są szczęśliwi, różnice obyczajowe między 7300 grupami ludności bywają gigantyczne. Sporo jest już mieszańców melanezyjsko-polinezyjskich, fidżijsko-hinduskich i fidżijsko-chińskich. Jest także około dwudziestu tysięcy pół i ćwierć krwi Europejczyków. Nikt nie wierzy dziś na Fidżi, aby prawdziwe było stare angielskie przysłowie: Bóg stworzył człowieka białego, Bóg stworzył kolorowego, Mieszańca stworzył diabeł. Odczytuję gdzieś jadowicie, czerwony, najwyraźniej, prowokacyjny napis na plakacie: Fiji, nothing to do, nic do roboty. Ale widnieje też obok pytanie, pozornie bez związku: a słońce, piasek, morze. Dla Europejczyka nie tylko słońce, biały piasek i rafy koralowe są pociągające. Już pierwszy żołnierz w czerwonej bluzie i białej, ząbkowanej u dołu spódniczce sulu budzi lekkie zdumienie. Potem, jeżeli trafia się okazja, przybysz ze świata zjada, pieczonego w piecu, lowo, prosiaka. Obserwuje straszne tańce wojenne wysmarowanych olejem kokosowym mężczyzn z włóczniami i maczugami. Dociera na wysepkę, włóczęgów, aby na parkiecie z głębokim piaskiem z trudem odtańczyć rytmiczną taralala. Starsi osobnicy pamiętają, że gdzieś tutaj nakręcono film Jego Królewska Mość o Kifi z Bertem Lancasterem w roli głównej. Krzysztof Starzyński powiadał, w ciągu niespełna stulecia melanezyjscy tubylcy przebyli drogę od kwiożerczych kanibali do najsympatyczniejszych ludzi Pacyfiku. Wiele zmieniło się w ostatnich dziesięcioleciach. Fidżi stało się w otoczeniu rozrzuconych na oceanie półkolonii i dziwnych niekiedy tworów historii, przodującym cywilizacyjnie demokratycznym krajem regionu, państwem z prawdziwego zdarzenia. Ale na świętą wyspę Bału nadal trudno się dostać, na położoną zaś blisko 400 km od archipelagu Rotume, w ogóle nikt obcy nie wiedzie. Precz z turystyką. Ale już enklawa Tawuni, gdzie przetrwały fortyfikacje tongijskich wojowników Kanibali i sąsiednia wioska Taroro, gdzie żyją potomkowie dawnych najeźdźców Stonga, zmieszanych z Fidżijkami, to dziwne miejsce nie jest już obłożone prawem tabu. Opowiedział mi ktoś w Tawuni, że tutaj, co zdarzyło się jedyny raz w dziejach Fidżi, zabito misjonarza. Był nim anglik o nazwisku Baker. Tongijczycy upiekli go w ziemnym piecu i skonsumowali. Jak podają kroniki, usiłowano wtedy zjeść także buty misjonarza, co się jednak nie udało, bo były ponoć z grubej, twardej skóry, a nie z materii smacznych tenisówek. Historie z motywami zbrodni na nieszczęsnym Bakerze opisał Jack London. A tematy związane z wydarzeniami na Wyspach Pacyfiku, wśród nich z Fidżi, bliskie były też Tajwanowi. Brukowi, Kiplingowi, Mogamowi, Michenerowi. Uroda krajobrazów, głęboka egzotyka, ciekawe obyczaje pobudzały wyobraźnie pisarzy. Po raz ostatni spotkałem się z Krzysztofem Starzyńskim już w Nowej Zelandii, gdzie cała rodzina przeniosła się, rozpoczynając nowy etap życia, tylko najstarszy syn Stefan, który skończył studia inżynieryjne, pozostał na Fidżi z żoną i trójką dzieci. Ten współczesny Stefan Starzyński, dumny jest ze swego polskiego pochodzenia i wspaniałego przodka, marzy o odwiedzinach Warszawy. Krzysztof zmarł krótko po mojej wizycie w Austin. Do dziś mam w oczach pierwsze mieszkanie Starzyńskich w Suwie. W pokoju jarzyła się gablota, szczególnie wyraźnie widać w niej było fotografie Marko Niego z dedykacją dla Romana Starzyńskiego, dyrektora Polskiego Radia, ojca Krzysia i zdjęcie Stefana Starzyńskiego siedzącego przy biurku. Krzysztof zawsze tak ustawiał swój fotel, by być odwróconym twarzą w stronę tej domowej kapliczki. Siedzieliśmy nieraz długo rozmawiając wśród lepkich, brzęczących komarami wieczorów. Całe minuty milczeliśmy, rozgniatając ogromne owady. Najskuteczniej uśmiercała moskity, friski, suka, rasy, powtarzam na odpowiedzialność Lucy, Fiji Terrier, jedyny zapewne w świecie podgatunek psów stworzonych przez naturę do polowania na komara. Pamiętam ostatnie dwie rozmowy z Krzysztofem Starzyńskim. Obie dotyczyły zarówno Polski, jak i wysp Pacyfiku. Przede wszystkim Fidżi i Tonga, gdzie nasz rodak spędził tak wiele lat. Zachęcał mnie do dalszych podróży po Wyspach Oceanii. Poleć znowu na Fidżi. Tam ciągle wszystko się zmienia. Złóż wizyty ludziom, których poznałeś nawet wiele lat temu. Ucieszą się. Fidżijczycy! Mają pamięć słoni, przez dziesiątki lat pamiętają każde, nawet krótkie spotkanie. Są pamiętliwi tak w sprawach prywatnych, jak i publicznych. Gdybyś mógł odwiedzić dalekie, zagubione na oceanie wyspy, gdzie czas się zatrzymał, pozostanie tajemnicą, jak to się dzieje: że na Fidżi prawie nie ma analfabetów, że działają setki szkół podstawowych i 150 średnich, że dobrą sławą. Cieszy się Fidżijski Uniwersytet Południowego Pacyfiku i Specjalna Szkoła Medycyny. Lucy Starzyńska mówi żartem, to może zasługa wiecznej konkurencji między Fidżijskami i Hindusami. Tu wszyscy chcą być lepsi. Czyżby długi i ciągle żywy konflikt etniczny mógł mieć pozytywne strony? Mają na wyspach liczne opowieści straszne i szokujące, ale mają też legendy piękne, niczym londonowskie, balsamiczne westchnienie, jak ta o tragicznej miłości Adi Nuka, królowej piasków, córki wodza z wioski Nanukuloa, do ślicznego chłopca z wioski Mbua, Fidżijskie wydanie historii Romea i Julii. Może jednak z Werony do Witi Lewu nie jest tak bardzo daleko. Koniec książki Olgierda Budrewicza, Druga strona księżyca, czytał Henryk Pijanowski.